Dawno mnie nie było. O, tutaj, dobra. Lecimy. Witaj, jestem z powrotem. Wróciłem. Boże, jaki mam render distance? Śnie. To nie przez render distance. Dobra, nieważne. Właśnie jak tam moje żółwie. Laguje trochę. Za chwilę przestanie. Witaj, już są dwie osoby, fajnie. Dawno mnie trochę nie było. Ale już ostatnia lekcja w szkole minęła, zatem mogę się cieszyć. Zainstalowałem sobie parę datapaków w międzyczasie, ale parę nie działa, chyba jeden. Przynajmniej z większą ilością jeszcze ten. Nie testowałem ich. Czekałem tylko jedno jedzenie. Będę musiał sobie więcej przynieść. Dobra. Już tutaj mam nic ciekawego. Krowy sobie mogę rozmnożyć w sumie. Dowodzę. Okej. Zboże. I lecimy. Dalej się da z rozmnażania tych czerwonych krów uzyskać brązową krowę, prawda? Z tego co wiem, to się kiedyś dało. Z przerwą odlajów zdążyło wyjść 1.16, tak. Zdążyło wyjść. Zauważyłem. Okej. Okay. To fajnie, że się da. Dobra. Już tak rozmnażam dosyć dużo. Ale przynajmniej mam co jeść. W tych skrzynkach mam dużo tego skóra i tak, mięsa. W ogóle z tas jedzenie wezmę. Okej. Okay. Trochę się kaszel, ale to nieważne. Przyniosłem też sobie tak naprawdę brodawki, sobie tam zacząłem farmić i tutaj mam dwa jeżywie i czekam aż się one wyklują. I one się w nocy wykluwają? Nie wiem, chyba. To jest trzcina cukrowa, czy co to jest? To jest puste. To fajnie. Okej. Okay. O, książki właśnie. Halo, gościu. Podejdziesz trochę bliżej. No jest, fajnie. I plus 12 zawsze. Póki nie znajdę kolejnego zombie villagera, to na razie ten mi wystarcza. O. I tak. Dobra, mam trochę serwerów. Nie wiem po co je robiłem, nawet do końca. Ale okej. Okay. Chwila, muszę się zastanowić co robić, bo odpaliłem streama bez większego planu. To mam nafarmione. Nie mam strzału, chciałem w niego strzelić. Dobra, co mogę robić? Tam mój koń polazł. Dobra. Zastanawiam się. Nie mam zupełnie pomysłu. Nie! Żyj! Nie uratowałem go. Dobra, już wiem, co mogę robić. Po pierwsze, trapdora. Potrzebuję nawet parę. Mam tylko jednego. Dobra. Deski. Trapdory, halo? Tu, dobra. Nieważne. 9 wystarczy. Obsydian. Aha, tak. O tym zapomniałem powiedzieć. Nieważne, tyle wystarczy obsydianu. I głównym takim datapakiem, który mnie zainteresował, to jest to, że można jakby kopać, że nie wiem, to nie jest, to jest chyba na 1.15 niestety.
ale że jak diamentowym kilofem masz, klikniesz shift i coś rozkopiesz, jakiś blok, to się niszczy taki duży teren z 300 takich bloków mniej więcej. To by mi się bardzo przydało do tych obsydianowych słupów, ale to nie działa. Dlatego teraz zrobię coś innego. Dobra, 19 tego. Co tam jeszcze było potrzebne? Pistony. Pistony potrzebuję. Gdzieś mam jakieś? Nie mam. Z czego się robiły pistony? Z żelaznych tych. Sztabek. Ja w ogóle żelaza nie mam. Farma żelaza by się najbardziej przydała. Bym z chęcią ją robił. Kiedy pojawią się małe żółwie, bo... A tak, tak. Kojarzę właśnie. Mógłbym to w sumie ogrodzić, ale... Trudno. Okej. Czy ja naprawdę już jestem tak biedny, że nie mam nawet tego? Styki pistonów nie potrzebuję. Ale to tak... Niech... Dobra, tu... Nie chce mi się iść do kopalni. Muszę iść do kopalni po żelazo. To jest tak prymitywny po prostu sposób pozyskiwania czegoś, że mi się aż nie chce tego robić. Witaj. Ty jesteś tutaj pierwszy raz, bo szczerze mówiąc swojego niku zbytnio nie kojarzę. Żelaza nie mam. Dobra, są 4 sztabki. Wygrałem życie. To się powinno przepalić. Dobra, 2 wezmę, żeby było szybciej, bo mi się nie chce czekać. Mogą żyć na zamkniętej plaży, żeby nic nie weszło. No mogą, mogą. Dobra. Ogrodzę je płotkami jednak. To jest mój szanowny przyjaciel. To ja, Bartek. 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 Nie pamiętam zbytnio Bartka. Tak. Ale dobra. O, jeszcze jedna rzecz. Na tych butach mam Soul Speed. Okej, i to już chyba wszystkie nowości. To się już przepalić powinno. Okej, jest, jest. Okej. Wiem, że tak trochę latam w jedną stronę, w drugą stronę, ale... Jest jeden datapack, który jest po prostu najlepszy, którym bardzo dziękuję, że tu jest, ponieważ moje nerwy by nie wytrzymały. I uwaga, tej prezentacji może już tutaj ktoś go widział. Tak, na ścinanie drzew, to jest genialne. Okej. To twój moderator i go nie pamiętasz? W sensie imienia Bartek nie pamiętam. Jak się wcześniej nazywałeś? To może cię będę pamiętał. Otif się może nazywałeś? Nie wiem. Było tam paru moderatorów. No. Dobra. Tylko jedno jest. Odłożę tu. Później to może kiedyś posprzątam. Tu. Okej. Patyków nie potrzebuję. Tutaj mam patyki. I... Płotki. Aha, tak. Najpierw drewno. Teraz płotki. Dużo tych płotków wyszło. Okej. Od strony wody też się osłoni jakoś tak. O. Powinny mieć wystarczająco miejsca. O. I pięknie. Dobra. Żelazo mam, pistony. Zdawało mi się, że robiłem pistony, a ich nie mam. Co było potrzebne na pistony? To drewna jeszcze. Trochę.
Redstone nie był chyba potrzebny, nie? Czy był? Był. Okej, 4, tyle wystarczy. Tutaj sobie dam to. O, pięknie. Tutaj resztę redstone'a. Ale potrzebuję jeszcze ender pearl, których nie mam, muszę iść do endu. Jeszcze moby wejdą od strony liści. Masz rację. Pochodnia, chodź. Okej. Dobra, w ten sposób. Tak. Teraz już chyba wejść nigdzie nie powinny. Okej. Pyk. Dobra. Dzięki za info w ogóle. I okej. Jedzenie. Idziemy robić magiczną rzecz w neterze. Okej. Dobra, teraz pytanie do ciebie, Wojciech Węglowski. Jak... Zawał serca. Jak się sprawdza ten... nie wiem, bo kiedyś chyba było coś takiego, nie wiem czy to jest, że można sprawdzić, gdzie jest, gdzie jest zasięg twierdzy jakby. Jak daleko ona sięga. Istnieje takie coś, czy takiej opcji jakby nie ma? Nie zdziwiłbym się, gdyby nie było. Okej. Kordy sobie będę musiał zapisać. Dobra, muszę pójść po jakąś magiczną kartkę. Na pewno wiem, że jakkolwiek bym taki prostokąt mógł jakby znaleźć, ale jest jakiś magiczny skrót klawiszowy. Czy nie? Dobra. Spróbuję. Ty. Co to ma być w ogóle? Nie. Ja dostałem. To już będę szedł po prostu na nie. Nie wykluczone, że nie ma. Ale dobra. To tak to. W takim prostokącie to spróbuję zrobić. Tak, mniej więcej. Dobra, tutaj. 3. Może mnie nic nie zabije? Dobra, tak sobie zrobię, o. Pira. Tak, o, takie coś sobie narysuję. Tak, taki prostokąt. Minus 1, 2. 7 2, 7. Okej. To jest ten jeden róg, który mi będzie jako tako potrzebny. Teraz idę do drugiego. Jest to róg, który nie można sprawić. Okej, dobra. Trudno. Okej. To będzie tutaj. Tylko, że tam jest ten gościu. I nie chcę się zbytnio z nim lać, ale już dobra. Jak mus to mus. Tylko ty mnie do lawy nie wywal. Dobra. Za dużo obrażeń to na szczęście nie zadaje. Naje się trzeba. 27, 2, 6, 7. Ok, to jest chwila. Dobra, uznajmy, że wejdę sobie tutaj. Escape. To będzie tutaj. 1, 2, 7, minus oczywiście. Na minus 18. Dobra.
F3, lecę dalej. Ile liderowych szkieletów? No, ile ich jest, Chryste. Jak ja polowałem tutaj na liderowe szkielety, to ani jednego nie było. Co jest? Dobra. Okej. Nie mogę tak olać takiej okazji. Usłań. Ścianę ochrony robimy. No, zauważyłbyś mi, dziękuję. Nie chcę, żeby on mnie walnął, bo one mają ogromny damage, naprawdę. To jest straszne, nawet mógłbym powiedzieć. Ale dobra. A ty skąd tutaj? Tak. Trzeba się was pozbyć. O nie, 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 nie. Nie, 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 nie. Nie, 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 nie. O tym właśnie mówiłem. Ja o tym właśnie mówiłem, o tym właśnie mówiłem. Gdzie mam fajerwerki? 8! Myszka! Jak ci scroll nie działa w myszce, dostajesz zawsze zawał serca. To jest najgorsze. Jak ja tego nienawidzę. Dobra. Trzeba sobie przestawić na bliższe klawisze. Dobra. Jest. Przez chwilę myślałem, że się w lawie spalę. Ale na szczęście nie. Dobra. Bynajmniej. Muszę tak jeszcze polecieć do tego. Do endu, bo nie mam oczu. Tych oczu właśnie nie mam. Endermana. A są mi, że tak powiem, niezbędne. Mnie nie goni na razie. Mogę sobie tak wywalić. O. Nikt mnie nie leje. Dobra. Okej, no chodź. W razie czego też mam totem, na szczęście. A zawsze ten lekki zawał serca jest. Nie chcę żadnych kości ani nic. Dobra, chodź ty jeszcze. Może dasz czaszkę. O, na hita byłeś. Jest jeszcze jakiś? Nie, jest tylko Blaze. Niezbytnie nie interesuje. Ale zabić go zawsze można. Ok. Lecę teraz tutaj. Ok. Odgrodzę się mniej więcej chociaż. Żeby mnie nic zjeść nie mogło. Jedzenie też sobie trochę bliżej przystawię. Fajerwerki. Tak, o. Teraz to powinno być trochę lepiej. No. Brać warunki spawnowania mobów w fortecy. Czyli? Już to jest coś mniej więcej chwila. Mniej więcej tutaj? Chwila. Gdzieś było coś. To? Tutaj? Nie wiem. To było, że coś jakieś neutralne moby, jakieś nieneutralne, ale nie wiem. Ja sobie wolę zapisać kordy, wylecieć nad bedrock, 100-krotek nad bedrock, tam sobie zbudować jakąś taką platformę i po prostu tam mieć liderowe szkielety. Nic, nie podę w 3, okej, okay, dobra, tylko sobie kordy zapiszę. To jest chyba ten, prosta chwila. To jest tu? Tak, to jest tu. Minus 82. Uznajmy. 27. Ok. No i pójdę jeszcze jakoś tam. Dobra, to tamto daleko. Nie, to tego już nawet nie potrzebuję, bo to mam przecież tu. Minus 82 na minus 18. Tak? Tak, dokładnie. Tak to chyba powinno działać. Chyba. Dobra, mam ty. Powiedzcie, że mam jakieś oczy Endermana. No nie mam. Naprawdę. Litra jest. Nie będę już szedł do endu, bo mi się nie chce. Masz tam po prawej stronie koordynaty, na których blok patrzysz. Tak, faktycznie. Nie pomyślałem o tym. A faktycznie są koordynaty danego bloku. Dobra. Jak to się robiło za dawnych czasów? Chodź. Zdenerwowałeś się na mnie w ogóle? No.
I o to chodzi, mam mieć Fire Aspect, Boże. Kolejna najgorsza rzecz, jaka może w ogóle być. Nendermany. Jest tu jakiś gościu? Nie przylezie już, nie? Przylazł, dobra. O! Z tego Blaze Rody mi się nie przydadzą. Mam Shulker Box, spakuję sobie wszystkie śmieci. Dobra, może... Mogłem w sumie to pozostawić w domu, a... Wziąłem to wszystko ze sobą, kusza. A Shulker Boxa nie można w Shulker Boxa, właśnie. To też jest taka ważna zależność magiczna. Okej, okay. Zapalniczkę mam? Bo chciałem tam sobie na górze portal wybudować. A nie będę mógł, trudno. Nie mam zapalniczki. Dobra, mam jeszcze inny pomysł. Jeszcze inny bardzo magiczny pomysł. Chwila, wyciągnę stąd potrzebne mi rzeczy. To mi będzie potrzebne. Może się już domyślasz, co tak naprawdę będę tutaj próbował zrobić. Może nie. Zazwyczaj to też sobie dzisiaj na YouTubie. Są dwa warunki. Jeżeli będzie co najmniej jeden spełniony, to moby wyjątkowe dla fortecy pojawiają się w niej. Okej. Okay. Będą się też jakby pojawiać. Ktoś mi powie, dlaczego to tutaj jest. W sensie ja nie narzekam, ja się z tego bardzo cieszę. To jest dla mnie cenniejsze niż diamenty teraz, bo w ogóle ja mam ze stak diamentów, nie? Tego w ogóle, żelaza w ogóle nie mam. Okej. Okay. Potrzebuję polecieć tam, halo. Fajerwerki. Znowu fajerwerk przy sobie nie miałem, halo. Tutaj, o. Mogę się domyślić, że wyjątkowym mobem... O, czekaj, ten. Mogę zagrać Bloody... Czy możesz zagrać ze mną? Wiesz, to jest single player. A, tak, już napisał kolega. Jak to gdzieś miałem wejście? Chwila. Tam mam wejście, dobra, nie widzę. Super. Jest wejście. Jest to wejście, prawda? Chyba tak. A w LAN-ie zagram. Ale nie wiem, czy teraz dobrze wiem, jak działa LAN. LAN to jest chyba, jakie jest to samo łącze internetowe, przez to samo Wi-Fi. Ewentualnie w multiplayer, ale dzisiaj nie, ok? Tak. Nie wiem, czy dobrze wiem, jak działa LAN. W sensie nie mam pewności. Tutaj się przychodzi. Ale sam też możesz zagrać, bo nie napisałeś, że chcesz. No, w teorii. Wiesz co, i tak dzisiaj tak na razie nie ten. Chwila. Ja tak gdzieś miałem takie miejsce do przechodzenia sobie nad Bedrock. Ale zgubiłem oczywiście. Tutaj? Ty, no miałem gdzieś. A nie mam. Tu? Mieliśmy zagrać. Ach, tak, faktycznie, z to miałem zagrać, ale jakby serwery Aternosa się odpalają teraz 3 godziny. I net włączyłem. Ale jakby się nie włączył, tylko wyświetlił się komunikat, że jest awaria i nie możesz sobie teraz zagrać. Nie? I tyle. Jutro, może jutro. Dobra, tak łapą netherraka, rozwalam. Gdzieś miałem to miejsce, żeby się przedostawać nad Bedrock, nie pamiętam już teraz. Nie chcę mi się nowego szukać. Dobra, czy będę musiał sobie nowe miejsce szukać do przedostawania się nad Bedrock. Jest tak żmudna, monotonna praca. Już nie chcę mi się tego robić. W ogóle teraz już nie wiem, gdzie jest zejście. Tutaj jest zejście. Zawsze sobie szedłem jakoś tędy. Tutaj, tak.
po Nether Update się raczej wszystkie dziury nie łatały na górze, nie? Nie sądzę, żeby tak było. Tutaj mogę spróbować. Ewentualnie. Okej, okay, udało się. Zostaj, kopię szybciej łopatą. Wiem, ale już mi się nie chciało zmieniać, co to, zwłaszcza, że mi scroll w myszce nie działa. Okej, okay. Minus 27 na minus 18. Ferwerki. Minus 27, tamtą stronę. Minus 18. Pff, mam obsydię. Tam mam portal w razie czego, Chryste. Już się wystraszyłem, że nie będę miał w ogóle jak się przedostać z powrotem. Wierzę, że mnie sobie tego jakieś kordy zapamiętał, żeby później nie było beki, że nie będę mógł sobie wrócić z powrotem. Dobra. Portal sobie narysuję, dobra. Minus 43, minus 94, tak. Na kartce najlepiej zapisywać kordy. Minus 27. W sumie tak będę obsydian rozwalał, ale... Nie obsydian, bedrock. Tak. I się wygadałem. Minus 127. To trochę zmienia postać rzeczy. Minus 127 na minus 18. Dobra, najpierw minus 127. I minus 18 lecimy. Tutaj. Okej. Okay. Dobra. Okej. Okay. Tak to będzie. Teraz. Minus 120. Cieszę się z końca roku szkolnego. Oczywiście się bardzo cieszę. Minus 127. 27. Czyli tam trzeba biec. Okej. Okay. Przeleciał. O! Nie. Nie tu. Tutaj jest... Tak, tutaj jest 27. Dobra. Pięknie. Co tu planujesz? Planuję zrobić sobie farmę liderowych szkieletów, dlatego sobie brałem koordynaty więcej z rogów tej, no, fortecy. Minus 82, 27. Minus 82. O, 27 było. Pięknie. I tak to sobie zmniejszę później, bo już... Czym? Ale czym? Czym co? Teraz potrzebuję minus 2. O, minus 82. Minus 18, to już za daleko przeleciałam. Pewien, że... Powinien się pojawiać, wiesz? Przynajmniej dzisiaj oglądałem coś z Hermicrafta, taki serwer jest, jakiś gościu też sobie zrobił farmę liderowych szkieletów. W sumie nie nad wydrokiem, ale zrobił, dlatego bynajmniej. Jak nie, to będzie zamiana planów, ale nieważne. Sobie można sprawdzić, ale chwila. Teraz potrzebuję... No dobra. Gdzieś tutaj. Pokażę taki trik. Mam totem nieśmiertelności. Drugiego nie mam. Ale i tak zużyć się nie powinien. No nie mam drugiego niestety. Trudno. Okej, okay, teraz jak to się robiło? Potrzebuję te wszystkie magiczne rzeczy wziąć tu. Jak się niszczyło obsydian? Tu, okej. Okay. I dobrze. Nie mam tego, ale to się chyba nie powinno przydać. Dobra, bez czego jest to temix? Obsydian. Blok redstone'a. Na żaden poradnik teraz nie patrzę, żeby nie było.
I tak pewnie tutaj nie ma jakby przejścia na sam dół tego ten, ale tak powinno być. Czy ja wziąłem TNT? Wiecie, że wziąłem TNT, bo do tego jest TNT. Dobra. Zaczniemy tutaj budować tą farmę. Tylko jeszcze sobie tak policzę sobie mniej więcej, ile to jest dalej. Tu twierdzy już nie ma. Tu twierdzy już nie ma. W sensie wysokość jest tak jakby podobna. W sensie obramowanie jest to samo. Nie wiem, czy się będzie pojawiał. Gasty się na Soul Sand Valley tam pojawiają, ale to jest w sumie... Bo szkielet się pojawia w twierdzy, a gasty się pojawiają na biomie. To jest chyba taka trochę mała różnica. Dobra, lecę na... O, 90. Zobaczymy. Dobra, podbuduję się, wbuduję platformę. Może się coś pojawi, może się nic nie pojawi. Zobaczymy. Więc masz tu gasty? Mam gasty w fabryce gastów. Gdzieś tam. I tam się gasty pojawiają. Wybudujemy się trochę. Buduje się tak, buduje się od tego, to fajnie. Nie wiem. Hogliny i zogliny, pamiętam, że kiedyś na serwerze, na snapshotach jeszcze, ale to mi się pojawiało zupełnie na bedrocku po prostu. I tyle. Zobaczymy. Wezmę sobie, odlecę sobie kawałek. Jak się coś tutaj zespawnuje, to będzie sukces. Tak. No, gasty się pojawiają, co prawda na 2 minuty, może jeden, ale... No dobra, zobaczymy. Poczekamy sobie trochę. Przydałby się taki pokoik do owczenia. Dobra, pójdę na dół. Jak się coś tam zrespi, to będzie sukces. Jak się nie zrespi, to się może kiedy indziej zrespi. Nie wiem. Na pewno widziałem już kiedyś jakieś ten farmy widerowych szkieletów, które po prostu były nad bedrockiem. Czy teraz to działa? Nie wiem. To są jakie korle? Muszę powiedzieć. Z tym będzie dużo zabawy, ale to jest 90. Tak 20 bloków do... Minus 120 bym chciał mniej więcej. To jest minus 120, pięknie. Tej wielkości to chyba będzie. Chyba wiesz, gdzie jest granica struktury, bo jak wchodzisz na przykład do fortecu, bo do bastionu, to dostajesz... Tak, dokładnie, są granice struktur. Tak samo jak się guardiany pojawiają w Ocean Monumencie, to działa na podobnej zasadzie. Dobra, teraz tutaj. To jest 27. To tak do... To ma 30 bloków. To do... się zmniejszy z tym do minus ile? Chwila. Szybka matematyka. 30 minus 3 chyba. Jeśli dobrze rozumiem. Minus 3 chcę. Jest minus 3. No tak, to jest na tej samej długości. Okej. Dobra, można zobaczyć, czy coś się nie zespawnowało. Jak się błagam, powiedzcie, że się coś zespawnowało. Było fajnie. Dobra, to jest tak mała platforma. Rowe szkielety się na netherraku na pewno spawnują. To wiem. Muszą. Nawet się na terawi zwykłej spawnują. Dlatego na tym tym bardziej się powinny spawnować. Okej. Teraz lecimy na wysokość tego czegoś. Okej.
No. Jak tak patrzę, to wszystkie ich farmy są tworzone w miejscu fortecy. No tak, no bo... Aha, w sensie pod Bedrockiem, tak? Dobra, zobaczymy. Jak nie, to nie. W sumie... Bo nie wiem, bo nie pomyślałem zupełnie o tym, że spawnowanie tych mobów może mieć jakby górną granicę. Bo myślałem, że dla przykładu, jak to jest forteca, na przykład, to ma granice, tak jak są jakby krawędzie tego. I jakbyś się podbudował 200 kratek w górę, to że tam na górze jakby też się będą spawnować. Ale myślałem, że to też może mieć granice wysokości jakby. Ale dobra, zobaczymy. Powiedzcie, że tam coś jest. Tak jak mówię, ogliny, pigliny z ogliny i TP się spawnuje nad Bedrockiem. Witherowe szkielety? Nie wiem. Dobra. Lecę do portalu. Albo sobie to powiększę. Zobaczymy. Z ogliny się... tak, przepraszam, za gliny. Tak po prostu powiedziałem, bo ich te są bardzo podobne. Zoglin to jest zombie hoglin. I się tworzy tylko jak się do innego wymiaru chyba przejdzie. Powinno się coś tutaj zespawnować. Chyba że to robię za nisko. To też jest taka opcja. Dobra, o, wróciłeś. No to super. Dobra, tutaj się chyba nic nie zespawnuje. Czy mam coś, czy mógłbym tutaj odpalić portal? W sensie, no... Tym się nie da odpalać, nie? Magiczny shulker box, pokaż, co jest w twojej zawartości. Tutaj nic nie ma. Dobra, bynajmniej. I on, co chciałeś, Klaudiusz, w Time Rancher. Dobra, chwila, lecę tam. Chyba tak, minus 40. O, tutaj jest. Pokażę ci tam farmę gastów od razu, bo to jest, to też jest ogółem magia, co ja tutaj porobiłem. Tu się spawnują gasty, w tym czymś. Tu sobie na początku farmiłem łzy, ale to było za mało wydajne. Co jest zablokuje, bo jak mi zniszczy, to... Dobra. I się pojawiam w jaskini, ale co teraz? Wchodzę z powrotem i co się dzieje? Gdzie się pojawię? Pojawiłem się tutaj. I w tym momencie znowu wchodzę tutaj. I uwaga, gdzie się pojawię? Pojawiłem się tutaj. O kurde, ty mnie będziesz gonić? Mam nadzieję, że nie. Nie, dobra. O, mam TNT. Magia portali. Dobra, dobra, dobra. Ale najpierw. Jeszcze tam będę musiał przejść. Gdzie mam jedzenie? W shulker boxie. Dziękuję. Tutaj miałem jedzenie, ok? Nieważne. Tu się nic nie zdarzyło. Uwaga. Przenosimy się i to muszę obudować, bo tutaj mi się wbijają różne... zombifigowane pigliny. Wow, 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 wow. Stop. Tutaj mi różne te wchodzą i po prostu nie chcę, żeby mi tutaj wchodziły, bo to jest wkurzające. Mało co bym tak nie zginął. Totemik sobie zużyłem jeden. Przez to, że mi po prostu gościu... Tam było ich 500, były na mnie zdenerwowane z byle jakiego powodu. No i po prostu zaczęły mnie ścigać tam w tych korytarzach. Jeszcze po tego potrzebuję. Palę się super. Tak. Dobra, chwila. Stamtąd to sobie wyciągnę. Dziękuję. Tyle powinno starczyć. To sobie tylko rozwala.
dziękuję. Chcę już tutaj po prostu w 100% obudowany. A z tej strony nie będzie można wchodzić do portalu. No. Nie mogę tego tak... Tak. Dziękuję. Teraz powinienem być bezpieczny. Kiedy wyszła wersja? I gdzie to można kupić? Wersja wyszła 23, dzisiaj jest 25. Tak? Czyli 2 dni temu. I kupić to można na oficjalnej stronie Minecrafta. Mam coś do naprawy? Nic nie mam do naprawy. Wszystkie portale właśnie. Zapomniałem o tym. No i dobra. Są te... Żadnego Endermana się chyba nie popatrzyłem. 120 portali. Ale to nie działa, że jak się kopie z shiftem coś, to że się niszczy wszystko. Ten datapack. To jest niefajne. Miałem nadzieję, że to szczerze mówiąc będzie działać. Ale coś takiego znajdę, bo nie ma szans, żebym to skopywał ręcznie. Naprawdę. Moje nerwy by nie wytrzymały. Dobra. Po co ja tutaj przyszedłem w ogóle? Po nic. Wracam do domu, lecę z powrotem do Netheru. Perły sobie tam mogłem nafarmić. Brawo ja. Ale dobra, nie potrzebuję tego więcej. Zrobię sobie jeszcze trochę tych... redstone... dust... drewno. Mam w tym shulker boxie. O, nie to, tylko tu. Znowu syf sobie wszędzie robię, ale nieważne. Pistony 9, pięknie. Tutaj całe te deski wywalę. Okej, okay. Będę sobie musiał w ogóle jakiś kosz zrobić tutaj. Aha, ty masz PS4. Są chyba update'y jeszcze na PS4 TNT. Są na PS3 nie ma update'ów. Ale jak mam być szczery, to i tak chyba Minecraft jest mieć najlepiej na komputerze, bo był Minecraft za darmo z Epic Games? Tak? Dobra, to ja w szoku jestem. Okej. Okay. Dobra, Ender Perła. Idę sobie jeszcze tam nafarmić trochę. Totem. Jeszcze jeden totem. A tutaj. W Ender Chestie. Life. Życie. Bardzo przydatny shulker box, polecam. To jest papu i fajerwerki. No. Nie było. No i ja tam nie wiem. Kiedyś coś z Epic Games a Fortnite'a ściągnąłem, bo mnie koledzy prosili. Tak, nawet nie grałem zbytnio. Fajerwerek mam za mało. Trudno. Jedna fajerwerka tu, druga tam. Starczy mi? Powinno mi starczyć. No. Drodzy przyjaciele Endermany, gdzie jesteście? No chodź. No jesteś? Wow. Jumpscare. Kwerku YouTube, witaj. No chodź, no znowu mnie walnął. Dobra, trzeba się najeść. Wiesz kim jestem? Tak, ja już wiem kim jesteś. Czy on zginął? Nie, ale tamten gościu jest. Dobra, leci. Przeteleportujesz się czy nie? Jesteś kolegą z klasy, nazwę Kamil. Dobra. Okej. Okay. Dasz mi to oko, bo mam ich za mało trochę. Znowu tam się przeteleportował. Boże, ja nigdy tego nie zdobędę. No, chodź. Jest na PS4, 1.17, bo to ty, tak. Już nie rzucił perły.
Jak tak można? Nie, serio. Idź sobie. Okej. Nie ma tutaj już żadnych Endermanów, tak? Powiedzcie, że coś się znajdzie, no. Nie chcę lecieć na jednej perle, no. Czy mam... tak, to też kojarzę. Gdzie ty byłeś, kiedy ja cię potrzebowałem? Gast. Gdzie? Tak, Endermanów nie ma, polecam. Super. Bardzo się cieszę. No, serio, tutaj nigdzie tego nie ma? Czegoś? Tego już tak nie podniosę, tylko to już podniosę. No. Fajerwerki. O Boże, ale... Nie ma nigdzie tych Endermanów, po prostu nigdzie. No nigdzie ich nie ma, no. Ty. Elo. Jest! Mam dziury pod niego przygotowane, chwila. Trzeba sobie norę w ziemi wykopać. No. Chodź. Wiem. No już. 6 osób jest. No 5, ale... Gdzie jest ten Enderman? Ja po prostu z nimi nie wytrzymam. Nie mam do tego cierpliwości. Oczywiście, było na 50 subów coś. To też musi być. Dobra, skoro teraz już, szanowni państwo, jesteście, to ja sobie pozwolę na was popatrzeć, bo ja was lubię. Nie żebym was tylko wykorzystywał po to, żebyście mi coś dali. Pięknie. Co jest? Pff. To gdzie ty byłeś, gościu, wcześniej? Masz nylionów. Tak, mam nylionów. A masz 4. Gdzie ty jesteś? Gdzie ty jesteś? Ale nie ty, tylko twój kolega. Dziękuję. Achievementy już mam. Ostatni jesteś. Jesteś ostatnim, rozumiesz? Ostatnim... Ostatnią osobą twojego rodu, która zginie w Netherze. Oczywiście w ekspercie jeszcze dużo was zginie. Dlatego... 5. Wystarczy. Teraz tylko na jednej fajerwerce muszę dolecieć do jednego magicznego miejsca. Czyli tam. O, dobrze. Doleciałem. Powiedzcie, że tutaj nie ma piglina. Że mnie nie będzie lał. Oczywiście, że jest piglin. Dobra, on się na mnie nie wkurzył chyba, na szczęście. A wiesz, jak powstała nazwa Nylium? Nylium, nie wiem. Żółw z Polski, fajnie było, jakbyś też coś... Już mnie się pytałeś o podróży polarnych do Afryki, a żubry mi się nie pytałeś. Jak powstała nazwa Nylium? Nie wiem, jak powstała nazwa Nylium. Dobra, potrzebuję się dostać na magiczne kordy. Minus 2. Minus 2, 7. Minus 18. Dobra. Z tego już chyba i tak korzystać nie będę, tylko to sobie mogę zalepić. Minus 2, 7. 18, okej. Okay. Palamy koordynaty. Dobra, to do jutra. Pa. No, do jutra, może do kiedy indziej, bo nie wiem, czy jutro będzie stream lub odcinek. Minus 2, 7.
W złą stronę się kopałem. I do tego fajerwerków jeszcze nie mam, cudownie. Po prostu. Okej. Idziemy sobie. Zainstalowałem sobie też w ogóle datapack, o ile on działa. Jakkolwiek. Na głowy mobów. Na takie małe bloki. Od Kizuma. Nie wiem, czy ktoś zna, ale wiesz, za daleko polazłem. Jest 2,7. Minus 18. Teraz to faz 2. Okej, okay, wiesz co? Nie wiem. Mnie takie gry zbytnio jakoś nie interesują. Czy się w dołą stronę kopię, czy dalej w złą? Bo odnoszę takie mocne wrażenie, że w złą. Minus 2,7. Minus 18. Dobra, bez komentarzy. Mogę to ominąć. To jest centralnie pod bedrockiem. Jest w ogóle szansa, żeby się bedrock wygenerował tak, że tak powiem, odkryty? Tutaj prawie tak jest. Nazwa Nylium. Jak powstało? Gdzie mam napisane? Aha, mycelium i nether. Mycelium, nelium. No tak trochę. Uwaga, uwaga, pattern wydaje dziwne dźwięki. Dobra. Alert bezpieczeństwa. Dobra, tutaj się już można rozkopywać. To jest to miejsce. Mam nadzieję, że znajdę jakieś fajne miejsce, gdzie mógł sobie ten bedrock rozwalić. Tam jest takie całkiem fajne. Ale tutaj jakby nie wlezę tam aż tak bardzo. I to mi się tak niezbyt podoba. Dlatego idę gdzieś dalej. Nie, jeszcze wyżej jakoś się można dostać. O, tam jest chyba takim, tak powiem. Ale to jest fajne miejsce. Ale to jest dobre miejsce chyba do teleportowania się. To może być dobre. Jeszcze trochę się podbuduję. Dobra. Jeden niżej, tak zawsze. To było gdzieś tu. Jaki to był blok, to był chyba ten albo ten. Najprawdopodobniej to był ten. A zatem dobrze. Robimy to. Widzisz, ile tagów ma netherrack po prawej stronie od F3? Netherrack, chwila. Nie wiem, jak to sprawdzić. Po prawej stronie od F3. Prawa strona F3. Target block? Nie, to nie o to chodzi. Minecrafter. Czy chodzi o to? Tu. Chyba. O to chodzi. Overworld. A tak. Chyba o to chodzi. Dobra, bynajmniej. No, 4 ma. Nie wiem, czy to dużo, nie znam się. Dobra. Będziemy rozwalać ten oto bedrock. Tak. Obsydianix. Dobra. Nie wiem, czy to w złej kolejności nie postawiłem. Czy to w ogóle zależy od kolejności. Pewnie nie, ale... Ten blok pod tym czymś powinien zostać zniszczony. Co ja zrobiłem? Tak. Okej. Okay. Będzie sobie trzeba ustawić...
Okej, okay. No to chyba tak. To chyba o to chodziło właśnie. Chwila, tak. No tak, tutaj. No ma, faktycznie. Okej, dobra. Nie wiem, czy tutaj mogą być takie bloki, żeby to nie przeszkadzało tym przypadkiem. Jak będzie to przeszkadzało, to nie będzie miło, ale dobra. Czy Wojtkowi modę nie dasz? Dam może w przyszłości, tak powiem. Jest na to duża szansa, że w przyszłości gdzieś tam. Bo to jednak jesteś często, ale dobra. Okej, teraz. Myszka, nie zawiedź mnie, bo to jest ważne, proszę cię. Okej. Trzeba się postawić TNT, spłaszczyć się i spamować tutaj tym pistonem. Bo każdy blok jest jakoś otagowany. No w sumie tak, no bo... Cześć, co robisz? Próbuję zniszczyć Bedrock. Nie wiem, czy się uda. Totemik jest w razie czego. Jeszcze jeden jest. Tak, według poradnika nie był potrzebny, ale w razie czego powinien się przydać. Dobra, żeby móc sobie od razu to kliknąć. Cykam się. Cykam się, cykam się, cykam się. Okej, ale to jest trudne. To będzie trudne. Bardzo dużo rzeczy jakby muszę zrobić w jednym momencie. Dobra, zobaczę, jak nie wyjdzie, to nie wyjdzie. Okej. Chwila. Ja będę na Discordzie, wiesz co? Aktualnie... Później może. Bo aktualnie mam jakby na telefonie odpalony czat. Ale dobra, uwaga. Dwójka. Pyk, 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 pyk. Nie udało się. Dobra, to jeszcze raz spróbuję. Jeszcze trochę, że tak powiem, materiałów mam. Ja mam o 13:30. Nie wiem, czy to w ogóle jeszcze działa. Ten trik z rozwalaniem Bedrocka. Pisało, że niby jest aktualne. Nie wiem, na ile mogę w to wierzyć, ale... Tak to w ogóle działa? Działa, ale tak jakby nie chcę. Co ja zrobiłem? Czy ja mam siekierę? Chwila. Mam siekierę, to powiedz, co ja to łapą rozwalam. Dobra, tak to będę robił. Chociaż nie. Przez chwilę to dobrze postawiłem, teraz już tego dobrze postawić nie mogę. Nie chodzi o to. O to chodzi, okej. Uwaga. Tak. Tak. Nie no, nie mogę. Jeszcze parę razy spróbuję. Powinno się to udać. W teorii. Ale tylko w teorii. Póki mi TNT czy czegoś nie zabraknie, weź. Smokowej. Stone Age się. Foki zrobisz. Wiesz co, też kojarzę, że jako smoka mogło niszczyć Bedrock, ale jakoś wolę chyba tą metodę, jest to ciut prostsze. Nie wiem, czy zadziała, ale jakoś na razie jestem bardziej do tego przekonany. Okej. Pyk, pyk, pyk. To powinno być wtedy odwrócone jakby do góry nogami. Tak nie jest, tego...
A spróbuję jeszcze parę razy. Może się uda. Liczę na to szczerze. Okej. A póki mam TNT, to nie ma z tym większego problemu. Tylko się najem, bo nie TNT. Bo się zabije. Okej. Pyk, 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 pyk. Kolejna próba. Czy ja w ogóle to dobrze kładę? Chwila, muszę to sprawdzić. Mam nadzieję, że ja to w ogóle dobrze kładę. Ale raczej dobrze. Okej, widzę to. Mam z tym filmik. Okej. Chwila. Tak. Dobrze. Okej. Teraz to gościu robi. Tak, tak. Tutaj mówi, żeby spamować. Okej, dobra. Nie wiem, czy coś się robi źle. Tak, czat sobie w ogóle muszę włączyć. Okej. Będziesz ganął. Wiesz co, nie wiem. Nie wiem, czy dzisiaj będzie mi się chciał grać w Bedwars. Trochę chcę jakby tutaj porobić rzeczy, ale może, może. Okej. Pyk, pyk, pyk. No nie wiem. Dobra, spróbuję to w jakiś inny sposób zrobić. Chciałbym mieć jednak tę dziurę w bedrocku. Aktualnie, że tak powiem, nie. A tak, w ogóle jeszcze to. Bym o tym zapomniał. Pyk, pyk. Że stoję za blisko tego w jakikolwiek sposób. Wytrzymałość na wybuchy barrier block. Okej. Tak. Chwila, czy ja coś tutaj źle robię? Jeszcze raz się spojrzę po prostu na ten filmik. To jest jakiś inny poradnik, może z niego skorzystam, nie wiem. Jest gość, który robi takie fajne poradniki. Dobra. Jest trochę bardziej skomplikowany. Okej. Tylko potrzebuję dźwignię. Czy ja mam dźwignię? Albo mogę zrobić dźwignię. Nie mam patyka. Mam kobla. Może guzik będzie okej. Ale nic z tego się nie robiło guzika. Aha. Nie chcę mi się iść tak naprawdę. Mogłem tego drewna nie odkładać. Dobra, postawię tam blok redstone'a. Zobaczę chwilę. Zobaczymy. Czy ktoś coś pisze na czacie? Na chwilę zobaczę. Okej.
chwila. To jest tutaj. Tutaj był. O, jest. I muszę to mniej więcej odwzorować w budowie tego. Nie, to musi być dźwignia. Dobra, spróbuję jeszcze tak. Okej, on to... TNT stawia, zamyka. Spamuje tu. Dobra, no. Spróbuję. Jeszcze raz. No, chcę sobie zniszczyć ten bedrock. Dobra, może tutaj tylko jeden musi być. Okej. Pyk, pyk. Pyk, pyk. No nie, sobie w ogóle nie ustawiłem tego. Brawo ja. Próbujemy dalej. Nie ma się co poddawać. Pek, pek, pek. Lecimy dalej. Uda się. Musi się udać. Okej. No dobra. Może sobie tą na razie dziurę odpuszczę. Bo ostatnia próba tutaj sobie jakieś przygotowałem, to już. Pek, pek, pek. Udało się. Jest. Jest w tą stronę. Jest w tą stronę. A tak to miało jakby być. Miało być w dół. Gościu mówił tam, że to jest dobry znak. Ale się nie zniszczyło. Ale skoro jest to wykonalne, jakby... Nie udało się. Ale dobra. Co ja zrobiłem? To ma być na odwrót. Tak. Tak. Nie, nie, nie tak. 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 Uda się. Musi się udać. Pyk, pyk, pyk. Pyk. Pyk, 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 pyk. Dobra, nie udało się. Ale to jakby już postawiłem. Tylko... Uda się. Na pewno się uda. Dobra. Chyba się uda. Że nie na pewno, ale... Jeszcze mam 7 prób. Pyk. Pyk, pyk. Pyk, 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 pyk. Nie zrobiło się jeszcze raz. Pyk. Pyk. Nie tak. Udało się! Jest dziura! Jest dziura! Jest dziura! Co prawda nie w tym miejscu, w którym miała być, ale udało się! Jest dziura! Jest dziura! Jest to wykonalne! Jest to wykonalne! Mogę być z siebie dumny. Poniekąd. Nie mam zapisanych oczywiście kordów. Gdzie ja sobie to tutaj robiłem, prawda? Oczywiście, że nie. Gdzieś tutaj. Dobra, tutaj sobie jeszcze raz to spróbujemy zrobić. Ale udało się. Ja w szoku jestem.
Dobra. Tutaj. Dobra. Kolejna próba też musi być udana, oczywiście. Pek, 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 pek. Pek, 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 pek. Nie udało się. Jeszcze raz. Ani jednego trapdora w ogóle nie straciłem poprzez ten wybuch. Dobra. To w sumie nie dziwię się, że się nie udało. Jest to możliwe, kurczę, no to. Nie tutaj. Okej. Tak, tak, tak. Udało się. Znowu. Jest dziura. Są dwie próby. O! To na dodatek rozwaliłem. Przypadkowo. Rzecz jasna. Tutaj? Chyba tak. Tak. Tutaj. Już wróciłem. Mamy dwie dziury. Co prawda nie na wylot, ale dwie dziury są. I to się ceni. Teraz trochę niżej próbujemy. Dwie dziury są. Jest tam jedna i tam jedna. Jak ja się w ogóle cieszę. Gdzieś to się udało. Jakby tutaj była dziura na wylot, to bym po prostu był tak szczęśliwy. O, dwa TNT jeszcze są. Dobra, musi się udać. Po prostu się musi. Po prostu się musi udać. Pek, 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 pek. Myślałem, że tutaj się dziura zrobiła. Dobra, ostatnia próba. Pyk. Pyk. Pyk, pyk. Już trochę jakby wprawy w tym jest. Pyk, 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 pyk. Dobra, nie ma. TNT mi całe poszło. Ale... Znowu to rozwaliłem. Dobra. Można zobaczyć, czy to się zespawnowało. Nie ma fajerwerek. Szlak. Czyli muszę tam iść na piechotę. Super. Jak to, jak ja wlezę tam do tamtej farmy gastów? Będę się musiał podsadzać najgorzej. Brawo ja po prostu. O, grzyby są. 43. Chwila. Ja tam muszę iść. Dobra. Super. Bez fajerwerek tutaj to. Dramat. Tutaj jest ta farma. Dobra, na razie sobie z tym odpuścimy. O, tutaj jest. I pójdziemy sobie trochę popolować na shulker shell i na elytry. To jest, myślę, taki dobry pomysł na koniec live'a trochę. Lecimy dalej, cały czas dalej.
Nie wiem tylko dlaczego to kopanie nie działa. Takie obszarowe. To było fajne. Przestraszyłem się, że coś tam jest. Teraz sobie pójdę do tego. Do... no. Do endu. Przydałaby się w sumie druga litra. Przecież nie mam drugą litrę. Mam ją w ender chestie. Dobra. To nie będę się już musiał nawet tam do domu wracać jakby. Za chwilę dojdę. Szkielet! Tak się nie robi. No i widzisz, że się tutaj moby respią, nie? Na przykład szkielet postanowił sobie mnie zasnajpić. Jest mi teraz bardzo miło. Oczywiście znowu się muszę budować. Bo to uwielbiam. Ja już tak blisko byłem. Wiesz co, bo chcę sobie daleko polatać w tym. W endzie. Po skrzynie Shulkera. I tak dalej. Jeszcze raz idziemy. Nie, wiesz co, nawet gdyby mi się kończyła, to mógłbym ją sobie łatwo naprawić w tym. W mojej ekspertce, bo jest na nim mending. Ale po prostu wolę mieć zapasową, bo tam nie będę, w tych portalach jakby, bo tam daleko nie będę miał w ogóle żadnego expa, no chyba, że z mobów, ale ten fajerwerki. O, zastosowanie dla enderpereł. Teraz tam. Myślałem, że to wszystkie na mnie lezą, a Endermite się po prostu zespawnował. O Boże, też zawał serca. Dobrze, że się nie denerwuję na osobę, która zespawnowała Endermite'a. Bo to była już, to był już dramat. Ale dobra. Ja te raka zbytnio nie potrzebuję. Okej. O tak, to się wywalało, dobra. Okej. Ona i tak nie zniknie po wykorzystaniu. Tak, tak, na szczęście. A w ogóle, jak się jakby zepsuje, tak jakby popęka, to trzeba ją naprawiać błonami fantoma, czy można mendingiem? A w ogóle, to jest wszystko, co wykopałem. I to jest tylko to. To jest tylko to jakby z tamtego, nie? Z tamtej skrzyni. Dlaczego to nie działa? To powinno się ogrom zniszczyć. Dobra, ja za chwilę wracam. OBS. Za 3 minuty się słyszymy. Dobra. Picie jest ważne, jak to mówią. Okej. Okay. Wojciechu Węglowski. Blok ty jest maka. Wiesz co jest za tapak na takie coś, że można sobie jakby wiesz, że
Po każdym zabiciu smoka wylatuje kolejne jajko i elytra. Ale dobra. Jako smoka i tak pozostanie w wędrowczości. Ile tam w ogóle rzeczy wywaliłem? I Wojciechu Węglowski, czy znasz się na datapakach jakkolwiek? Ponieważ nie wiem, bo mi coś chyba nie działa w tych datapakach. Nie wiem, albo one są niektóre nieaktualne. Ale dobra. Tam gdzie Minecraft jest pobrany. Ale czy co zrobię? Chwila. Daj każdemu blok jaki chce oprócz tych. Co masz mo. No. Powiem tak, to może będzie. To będzie raczej, ale nie teraz. Jak będę miał jakieś do tego miejsce. Znaczy na 16 zostało ulepszone. Okej, okay, dobra. Ale tak ogółem, tak, chwila. Save'y, to jest to. W nim są datapaki i tutaj mam. To jest to Auto Utilities Vine Mining Datapack. To jest na 1.15 co prawda, ale Double Shulker. Zaraz, tego tutaj nie ma być. Halo. To miał być testowy. Nie chcę podwójnych shellsów, o Boże. Teraz mam otwartego Minecrafta. Dobre, nieważne. Usunę to później. Tak, kiedy się zdobędę, to wywalę. Większe fantomy, że będzie jakby... Nie piszę ich i nigdy... Nie pobierałem. Aha, okej. Okay. More mob heads. I to jest to. Chwila. Data. Vanilla. Tables. Entities. I tutaj są wszystkie jakby te... Wszystkie te rzeczy. O. Magiczne. Dobra, ale nie chcę się w to bawić, tylko że nie wiem, czy to jakby działa, czy nie działa, czy nie działa. Nie wiem. Ale bynajmniej. Ale tamto na pewno z kopaniem nie działa. Bo to się powinno przytrzymać shift, diamentowy kill off. Nie kół, tylko... No, nieważne. Dobra, zrobię jeszcze coś takiego na eksperyment, ale raczej tak nie zadziała. Nie kół, tylko shift. Nie działa. Dobra, fajerwerki. Miałem wędrowczeście fajerwerki, okej. Okay. Ja się też ich jakby nigdy nie tworzę datapaków. Nawet bym nie śmiał się w to bawić, naprawdę. Okej, okay, fajerwerki, nie mam tego zbyt dużo, ale... Jeszcze jedną rzecz tutaj chciałem zrobić, ale... Dobra, nieważne już. Chciałem sobie tutaj lonesome postawić, tam ten co... Kompas by mi wskazywał, bym mógł sobie po prostu lecieć przez jakby tamtą otchłań i bym nie musiał się martwić, czy się zwalę w przepaść. Ale dobra. To co zrobię, będzie bardzo mądre chwila. Tutaj, do tego portalu chcę. Dobra. Jak się... Ja trafiłem? Okej, okay, trafiłem. Magia. Ale telefon mi się rozładuje, bo mam mało baterii. Chwilę. I czatu nie będę widział. To by już było niedobrze. I mi się właśnie rozładował. Super. Myślę, że 30 sekund do końca. Zanim się telefon rozładuje. Zobaczyłem to pewnie po 25 sekundach. Przez jakiś czas nie będę po prostu widział czatu. I tyle. Dobra, lecimy. Oczywiście opcje wideo tutaj, o skrzynek też nie wziąłem, dobra, nie przygotowałem się trochę, ale trudno, nieważne. O, kolejny to jest portal, dobra, lec tam w głąb bardziej. O nie, w tym już musiałem być, to jest mój pierwszy, ale dobra. To jest ten mój pierwszy. Stamtąd już jest raczej wszystko ograbione. Gdyby tutaj był ten, jakiś shulker, to by było fajnie. Ale raczej tutaj żadnego shulkera nie ma. No, raczej nie.
Dobra, może już mogę telefon włączyć z czatem. Bardzo fajnie. Dobra, włączy się telefon. A my lecimy dalej. Okej. Zobaczymy, może coś ciekawego będzie. No na razie nic nie widzę. Nie wiem, czy mi telefon było słychać, ale... Dobra, na razie nic ciekawego zbytnio nie ma. Ja też bym narzekał, ale narzekam. No i nic nie ma, po prostu nic nie ma. Tylko mi się wielkość świata powiększa. Nie ma nic. Oj, nikt chciał mnie nie złości? Chyba nie. Dobra. Można sobie włączyć czat. Dobra, jej znowu mogę czytać. Chwilę. YouTube się włącza i jest. Szacun, że jeszcze nie zginęło się. A, dziękuję. Dziękuję. Dobra, lecimy gdzieś dalej. Okej. Nie ma żadnego NCT. Jakim prawem? Na jakich jestem kordach? 32 tysiące. To już 2000 karatek przeleciałem. Co to było? O, dobra, jest NCT, ale... Chwila, jest cofnę live'a. Co to było? Tam były jakby jakieś chorągiewki dziwne. Co? Dobra, nie wiem co to było. Nie będę w to wnikał. Powiedzcie, że tutaj mnie nie było. Powiedzcie, że tutaj mnie nie było. Skoro jest szukar... Chyba mnie nie było. Okej. I czy gdzieś tutaj jest portal? Ja dobrze widziałem. Ktoś to jest najlepsza rzecz, jaką mogę mnie spotkać. Będę mógł sobie zabrać Shulkera jako pupila do domu. Jej. To zawsze było moje marzenie, chwila. Teraz mogę sobie wziąć opcję. Możesz jeszcze sobie zwiększyć możliwość widzenia, mogę zdać się. Tak, to pamiętam, ale szczerze mówiąc, to chyba trochę bardziej laguje, a nie potrzebuję tego aż tak bardzo. Zwłaszcza jak mam 500 tysięcy miliardów grzybowych krów czasami tam przy domie. Ale okej. Dobra, tego to ja chyba... Potrzebowałbym łódkę. Dobra, ja was tutaj przyjaciela nie zabijam. Wy dzisiaj jesteście moimi przyjaciółmi. Ja sobie któregoś z was kiedyś wybiorę i wezmę do chaty, okej? Okay? Pasuje? Pasuje. Tylko sobie kordy za chwilę. Okej. Okay. Kordy F3, screenshot F2. Żebym tylko wiedział, że to... O! Dobra, nie. Dobra, będzie git. Domyślę się. Lecę do tamtego. Tutaj był ten drugi NCT. Dokładnie, jest kolejna litra. Ależ ja się cieszę. Duże całkiem. Ładne. Czasami są większe. I jest taka duża kolumna, to jest fajne, bo tam jest bardzo dużo shulker box. Zresztą shulkerów. No i tarcza by się przydała. Nie wzięła. Dobra. Trudno. Lecimy. Co? Ile ich? Instant heal, to jest dobre. To też może się przydać.
trafiło, super. Ok. Jelitra kolejna. Żelazo, no i o to chodzi. Ło! Ochrona przed pociskami Unbreaking 3. To czy to jest? Co jest? Jakie są rzeczy w ogóle? Ja wiedziałem, że są dobre rzeczy, ale... Aż tak? Powiedzcie, że mam crafting. Ale mam jakieś shulker boxy, do którego mogę to wszystko ładować. Super. A nawet sobie protection teraz zbroję wezmę w razie czego. Elytry zapasową też, to też. To też. No i okej. Wezmę sobie skrzynkę. Tej drewna raczej w żaden sposób zdobyć nie mogę, nie? W ogóle, wiecie dlaczego to jest to szkło? Jak ktoś wie, to polecam, bo jak ktoś napisze na czacie, to wielkie gratulacje, bo to raczej, bo to jest szkło. O, to jest ważne. Kiedyś tutaj była taka jedna rzecz. Klima. Witaj. Czy ty jesteś nową osobą aktualnie, gdyż ciebie zbytnio nie kojarzę? Albo już byłeś, po prostu nie pamiętam. Dobra. Dokładnie, tutaj był beacon, brawo. Okej. 10% baterii w telefonie, a chcę, żeby jakkolwiek lepiej widzieć czat. A dobra, chwila, mam pomysł. Nie chciałem, to dobry pomysł, ale... Dobra, ładowarka. Czy to zadziała? Uwaga. Włączamy test 4, który stoi na biurku. Jak to będzie działało? To jakkolwiek działa. Nie działa. Działa. Okej. Mam podpięty telefon pod PS4 i tak mi się ładuje. Główną postać nazywa się Steve. Coś tam kiedyś było, że tam ludzie pytali, no czy w ogóle kto, jak się nazywa główna postać, i on tak powiedział, że Steve chyba, czy jakoś tak to było. Wow. Tak nie będzie, dobra. Tak się za chwilę pewnie sami pozabijają tutaj, bo tak to działa. Ale jak najwięcej ja bym chciał pozabijać, żeby mieć jak najwięcej tych skrzyni shulkera. No dobra, czekaj, niech wy mnie naparzają. Może ja zrobię tego questa, żeby przelecieć dużą wysokość dzięki shulkeru. I mi by to się bardzo podobało. No, strzelajcie we mnie. Jeszcze. O nie, Enderman. Proszę, dawaj, walnij mnie. Cudownie. Coś mi jeszcze walnie? Questa proszę. I nie dali mi questa. Ja nie wiem ile, jak wysoko poleciałem. Ajajaj, co się stało? Coś się stało? Nie tu. Skrzynki. Diamenty. Żelazo, no. Okej. Tak, żelaznych mieczy zbytnio nie biorę, ale... Okej. Już też shulkery. Wersji in-dev, Steve. A niewykluczony też. Coś tam kojarzę, bo były jakieś takie cztery. Jakieś takie dziwne, takie, nie wiem jakie, ale takie jakieś, takie ten.
Dobra, możecie teraz we mnie naparzać, tylko proszę. Zróbcie tak, żebym mógł sobie po prostu polecieć wysoko. 50 kratek. Naprawdę bym chciał ten challenge, to jest dla mnie ważne. Dobra. Już chyba połowę przeleciałem, nie? No walnij mnie coś jeszcze. Mnie już chyba stąd nie widzą. To jest ten problem. No serio, znowu się zwaliłem, po prostu zapominając o tym, że... Brawo ja. Tu gdzieś jeszcze były skrzynie Shulkera, co żebym tego, tak powiem, żeby mi nie poznikało. Dobra, kolejny zabity. Strzały nie mam też. Ja kompletnie się nie przygotowałem. Dobra. Okej. Puści mi już ten efekt. Już teraz go nawet nie chcę. A no, niewykluczone właśnie. Właśnie były te cztery postacie tam. Znowu lecę w górę. Trafiłem. Aja! Nie. Już. Idź. No. Okej. Czy tam coś ciekawego jest? Chyba nie. Dobra, można sobie zmienić z powrotem na ten. I tak przypomina mi też trochę. Kiedyś to tam jakkolwiek chyba oglądałem jakieś odcinki. Dobra. Przeczytałem na początku jakieś tam pierwsze trzy słowa komentarza i później nie doczytałem i czytam z powrotem po paru minutach. Brawo ja. O, o nie spadaj. Okej. Miecz w rękę. Tutaj on był? Na szalkę? Czy gdzie? Tak, tutaj. O, kolejny. Dobra, jak już mnie walną, to bez różnicy. Okej. Wow. Nie naparzać we mnie. Ma Silk Toucha, tak? Ja. Oczywiście nie doleciałem na samą górę. No tam do statku polecę, bo tam jest, też jest jeszcze jeden gościu. Z tyłu się schował. Wiesz, to kojarzy właśnie, że on był tam zielony. Nie? Tylko nie pamiętam jego dokładnego wyglądu, ale... Nie da się już elytry używać. A głowa smoka, zapomniałbym. Okej. Nie powinna ta głowa rozpaść, nie? Chyba nie odpadła. Cegiełki jeszcze jakieś. Dobra. Nie. Brawo ja. No i cudownie. Jest główka, super. Dobra. Tutaj byłem chyba. Najem się, fajerwerki. Okej. Tutaj byłem, chyba byłem. Gdzie mnie nie było? Tutaj byłem. Nie ma przy wejściu Shulkera. To tutaj chyba muszę jeszcze pójść. No, znowu walnął we mnie tym czymś. Nie. Koniec tego. Koniec tego dobrego, panowie. Ło, matko, ale wy mnie nawalacie.
Dobra. Chroniona przed pociskami. Tej kule to raczej nie są pociski, nie? Czy się sam walnął swoim właśnie kulką? Wow, wow, halo, życie. Nie naparzać we mnie, bo ja nigdy stąd nie zejdę. Dobra, uciekamy. Okej, koniec tego efektu głupiego. Koniec, już. Przestawać. Nie pozwalam. I pyk. Dziękuję. Dziękuję. Jest tutaj jeszcze jakiś pan Shulker? Endrody można w sobie wcale wziąć. Ty jesteś zawsze najgorszy. Muszę go stamtąd wykurzyć. Nie będzie sobie siedział pod sufitem, nie pozwolę mu. No ale tam siedzi. Chroni przed pociskami. Chroni? O, to ciekawie. W ogóle ja wziąłem te spodnie? Nie wziąłem tych spodni? Z tej skrzynki? A, super. Brawo ja. Wow, jak nie... Pchnęło aż. Dobra, czy ten gość się już przeteleportował? On jest na brzegu. Brawo ja. Skoro chroni, to ja sobie spodnie może zmienię. Bo na pewno nie mam ochrony przed pociskami. Aż dwa tam poleciały, dobra. Skąd to zostało wystrzelone? Ła! Ile bloczków. Dobra. Jak tam moja zbroja? Uhuhu, to nie najlepiej. Robić jak się robi endrody? Ty się robić endrody? Chwila. Jak się da to jestem trochę taki zaszokowany. Zszokowany lekko. Ale nie, dzisiaj kamerki nie będzie. Nie. Tutaj mam szansę na ten challenge. Okej. Okay. Dobra, polecę sobie od góry. Nie traf mnie. Czy już tutaj byłem? Byłem już tutaj, czy mnie nie było jeszcze tutaj? Chyba tutaj byłem. Ajajaj. No, wybiłem już tutaj wszystkich, ale... Ajajaj. Gdyby tutaj byli i bym jeszcze z dołu oni mnie tam ponaparzali trochę, to było lepiej. Czego we mnie nie strzelasz? No, strzelasz we mnie, ale no, nie ty. Strzelaj, ale nie trafaj. No. No jeszcze na zewnątrz się przeteleportował. Ej. Ech. Z czego się robi blok purpury? To będziesz czuje normalnie, bym czegoś nie wiedział. Bo jeszcze da się smażyć owoce Horusu. To się już zupełnie czuję, jakbym się nie znał na Minecrafcie. Znowu mnie walną. Gdzie one są? Gdzie one są wszystkie? Tam jest jeden. Nie, moja siekiera. Oj, oj. Dobra. Emocje w dół, emocje w dół. Emocje w dół. Uciekamy. Dobra, nie ma was. Oddawać mi moją siekierę. Nie jest ona w sumie zbyt cenna, ale...
Już. Już. O, na szczęście udało mi się. Tutaj też jest jeszcze jeden typ. No nie. Skąd tego tyle tutaj jest, dziadostwa? No Boże. Dobra, jemy. Jak, skąd, jak można smażyć owoce Horusa? Co? Jak? W sensie jestem w szoku. Jestem mocno tym zszokowany tym faktem. Ło, nie trafili mnie. Okej. No i super, trafił mnie. Ty tutaj gadzina na ścianie jest? Szlak. No dobra. Spróbuję sobie na nią spaść. Nie. Znowu lecę w górę. Oj. Za duży damage. Dobra. To mnie nie trafi po prostu przez jakiś czas. A! Gini. Skąd się aż tyle tego bierze? Jeden gościu tego powypuszczać wszystkiego nie mógł. Tutaj byłem, nie? A, super. Tak, przy wejściu są chyba jeszcze zawsze dwa, nie? Tak, są dwa. Jak on mnie nie trafił? Przecież ja w to wbiegłem. Okej. Okej. Wiem, te kwiaty. To mam ich tam parę. Ale że można robić blok purpur? To... Ja mocno zszokowany jestem. Może, że można robić endrody? Dobra. Z jakim w ogóle tutaj dobre rzeczy są? Nawet w tych miastach Endu. Wow. Tam jest jeszcze jeden gościu. No to. Nie trafił mnie jeszcze. No i dziękuję. Okej. I okej. Naprawdę. Dobra. W którą stronę możemy lecieć? W tamtą? Już to jest chyba zgrabione wszystko. Czy się teraz dalej oddalam? Oddalam się, okej. Okay. A co tak sobie w bok polecę? Co mi tam? Mam tego shulker boxa. Okej. Okay. Tylko options. Mam lepszy pomysł. Nie chcę mi się aż tak bardzo latać teraz, ile bym... Okej. Okay. Pójdę sobie. Najzwyczajniej w świecie. Wezmę sobie, chcę sobie mieć shulkera w domu. Odnawialne, okej. Okay. Banner też się da zrobić. Już aż tak kombinuję, czy czegoś się nie da zrobić. Ponieważ jestem tak mocno zszokowany, że to jest aż normalnie jakaś magia. Dobra. Haj, drewna nawet nie ma tutaj. To po prostu szczyt. Czy chwilę, jakiś enterman się na mnie złości? Tak mi się zdawało. Dobra, nie. Ale... Okej, okay, wziąłbym sobie tamtego pierwszego z brzegu. Options video settings. Tak. Okej, okay, pięknie. Potrzebowałbym wagonik. Dobra, muszę tutaj znaleźć ender... Dobra, nie, to nie ma sensu, muszę się najpierw przygotować. Dobra. Mam pomysł. Naparzajcie we mnie. Tylko sobie chestplate'a zmienię. I lecę do góry.
nie ma szans. Teraz muszę zrobić ten challenge. Po prostu mi aż tak już na tym zależy. Wiem to. No nie naparzajcie siebie nawzajem, tylko naparzajcie we mnie. Nie, 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 zabraniam wam siebie zabić. Już. Ty masz tutaj być. No nie przepuścisz mnie już nawet. Nie, 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 nie. Ha, ale ciebie blokuję. Dobra. Tutaj jest kolejny. To by tam bynajmniej. Teraz idę tylko po skrzynki. No tak, endbrick jest odnawialny. To wiem. Ale blok purpuru? Wtedy nie pomyślałem, że można go robić z Horusa. Tak, jedyne co widziałem Horus, to po prostu sobie rośnie. Może być ozdobne w miarę. I tyle. I no teleportuje cię jak zjesz, nie? Ale to tam o tym, że w ogóle można z tego robić purpur, to nawet nie wpadłem, bo w sumie to jest logiczne. Czy to są w ogóle jakieś skrzynki? Jest to jakiś sens w ogóle latać? Tutaj może być lub tu. Chociaż nie wiem. Dobra, nie. Idę do portalu. Nie mam rzeczy jasna tego. Okej, okay, jakoś sobie uciekniemy. Dobra, tam jest portal. Tak? Gdzie jest ten portal? On tutaj był, nie? Ja mnie powinien tepnąć. Łohoho! Czemu mnie tak mocno walnęło? No, ten portal gdzieś tutaj na stówę był. Jestem na 100% przekonany. Chyba, że to jest inny ten. Nie, no, dobra, jest to. Okej. Okay. No tak, od dnia wyjedzenia to też. Dobra, wezmę sobie w razie czego. Aż to muszę sprawdzić, no. Ja w szoku jestem. Trafiłem. Jej, super. Mam głowę smoka. Mam tutaj różne śmieci. Lecę do chaty. No. No i co mogę powiedzieć, no. Sprawdzamy. A w tym się to szybciej będzie przepalał. Co powstanie jak... Nie. Chwila. Okej, okay. Węgiel. Okej, okay, za chwilkę przeczytam i okej. Okay. Zwykle widzi się to jak osoby szukające miasto w celu pozyskania lodów purpuru. No tak. No dobra. A faktycznie było coś takiego. Kojarzę to. Coś takiego było i z tego się da zrobić to. No, to ma większy sens. Okej. Okay. Ty sobie mogę odłożyć te śmieci różne. No to w ogóle nie mam miejsca nigdzie. Dobra, tak to sobie zrobię. O, endrody. Shulker boxy. Gdzie mam tu drewno? Tutaj jest, ok. Ze wszystkiego robimy skrzynki. Najpierw deski oczywiście. Teraz skrzynki. Tych skrzynek i tak zawsze jest jakby... O Boże. Będę teraz wsadzał do jakiejś innej skrzynki. A w sumie to tak mogę robić też. Mogę to robić. Ale fajnie. Ha. Okej. Okay. Okej, okay, tam.
Dużo tego mam, tak powiem. Wszystko, co jest rzeźbione, robisz. To też wiem. Okej, dobra, co mogę robić? Głowa smoka, właśnie. Tego ma tutaj nie być. To ma być tu. Teraz jest cudownie. O, jeszcze mi skrzynki zostały. Z tego to też będę musiał rozpakować. Zastanawiam się, co robić w ogóle. Zasilić te głowy, w sensie... Masz na myśli tamte smoka? Zasilić, w sensie... Są achievementy za tapaka. Są achievementy z tapaka jakiegoś. Mob heads. Okej. Pozabijamy sobie trochę krów. Może głowa poleci? Da się zasilić głowę. Aha, faktycznie, ona jakby wtedy takiej się pysk rusza, tak? To w ten sposób działa? Chwila. Jeśli chodzi o zasilenie, to tak powinno to działać. No to jest dobre. Czyli się jednak nie znamy. Na razie może nie. Kiedy indziej? Jak mi się będzie chciało. O, tak. Chwila, bo tutaj ktoś napisał, jaki magazyn. W sensie magazyn masz na myśli ten magazyn? Są tylko skrzynki poustawione. Ja ci to teraz mogę pokazać, gdzie nadal jesteś na live'ie. Na przykład chcesz mieć, a to się może nawet przydać, specjalną magiczną skrzynkę. O, masz skrzynkę. Bierzesz sobie, to na chwilę wywalę. Bierzesz sobie ramkę, o. Ramki sobie na przedmioty bierzesz. Kładziesz sobie tutaj ramkę z shiftem. Wsadzasz sobie w to shulker boxa. I ty możesz sobie wsadzić. I to jest tak na ścianie zrobione. To jest proste ogółem. Okej. Nie tu. Tu. Dobra, tych shulker boxów jest ogrom po prostu. Netherworldy. No dobra. Tak zastanawiam się, co mógłbym zrobić. I przychodzi mi do głowy w sumie jedna rzecz, którą jakkolwiek mógłbym zrobić. Diamenty sobie odłożę. Ile bloków szmaragdów. I to tylko z tego wieśniaka jednego. Chyba sobie zrobię farmę złota albo głów widerowego szkieleta. Dobra, popoluję sobie na widerowe szkielety. To jest dobry pomysł. Chyba. Redstone odkładam, żelazo odkładam. Powinny się tam na górze te widerowe szkielety spawnować. Nie, muszą się spawnować. Muszą, po prostu muszą. Zrobię. Dobra, robimy ten. Widerowy szkielet. Ten bijemy. Robimy sobie farmę. Widerowych szkieletów. Teraz to jest priorytet. Jak mi się przynajmniej zdaje. Tutaj mam to. Ha. Jest chestplate. Mogę sobie teraz to odłożyć. Zobacz, ja tutaj włożyłem. Jak idealnie trafiłem na ten jeden. Właśnie. O. O Chryste, o matko, o Boże, o Boże. Psuję, jestem. Tutaj było. Tutaj była walka. Tutaj był miecz. A tutaj było. Tutaj było takie jedno o ten, chyba. Żuwiejka. One muszą mieć ciemno?
Wzory na banery, wiesz co, wzory na banery, na razie nie potrzebuję banerów. Robiłem sobie jakieś banery, ale na razie ich nie potrzebuję. Ale żółwie jaja się wykrywają, jak jest jakieś pełnia czy coś. W sensie... Czy one muszą mieć kompletnie ciemno? Ale te pochodnie raczej im nie przeszkadzają chyba. Dobra, zobaczymy. O, w ogóle mam taką osobę, o. Tutaj jest. On wbrew pozoru jest przydatny. Bo gdybym się zapomniał, sobie po prostu wbił tutaj z Bad Omenem do tego wieśniaka, to zanim mi się w ogóle włączy najazd, pokazuje mi, że zostaje mi jeszcze jeden gościu do zabicia. Okej. Tori Mobheads już tam powinno być, no wiesz. No, że jakby już są te głowy mobów do zdobywania. Nie wiem, mam nadzieję, że są. Bardzo bym chciał, żeby były głowy mobów do zdobywania. To było fajne. Wszystkie mieć. Tego mam też ogrom. Okej. Czyli jedzenia trochę tutaj odłożę. Tutaj jest jedzenie, okej. Dobra, nie chcę mi się tego na razie rozpakowywać. O! Jeszcze tutaj trochę tego jest. Bo one to... aha, tak. Banner pattern, pamiętam. Czy daj kartkę, jakiś taki specjalny kwiatek i tam jest na przykład wzór tego kwiatka. Tu masz diamentowy miecz? Ile tu mnie bijesz? Za dużo. Te śmieci są najgorsze. Z każdego po prostu wypada to coś, to samo. No ale dobra. Znowu się kręcę. Znowu się nie wiem, co mam zrobić. Tak, miałem sobie porozmierzyć krowy. I gdzieś miałem tą pszenicę. Znowu ją gdzieś wywaliłem i nie wiem gdzie. No. Teraz nie znajdę jej oczywiście. Po całej im raczej nie rozdałem. Wiem, że jest czaszka... Jest głowa creepera, czaszka widerowego szkieleta i taki kwiatek. Są trzy, które znam. Gdzie mam to zboże? Gdzieś musi być. Pamiętam, że gdzieś to odkładałem. Tu? Tu? O! To się już w ogóle pewnie przepaliło. No i dobra. Mogę być Endroda. Co? Faktycznie. Jaka magia. Jak ja nadal w szoku jestem. Jak ja bardzo w szoku jestem. A to jest super, że można Endrod robić. No dobra. Jeszcze mi tego zostało. Jeszcze sobie odłożę chwilę. Gdzieś. Nie wiem gdzie. Dobra. Trzeba sobie tutaj zrobić drzwi. Nie wykluwają się. Matko. Jaką obstawę oni tam mają. Trzy tutaj przed chwilą były. O, cztery, przepraszam, były. O, chwila. Kto wygra? Tych dwóch naparza w tego jednego? W ogóle ten, ta farma pszczół, to jest coś genialnego. To jest coś tak magicznego. Na razie się jeszcze butelki zbierają. Ale dużo tego się tutaj wszystkie otworzy. O mój Boże! Co jest? Jaki gościu? W zbroi. No tutaj też. To też będzie trzeba oświetlić. Jeszcze jest z enchantowanego jabłka. Koniec. Tak. Sześcienny glob. Okej. Teraz już pamiętam. Tylko nie znałem tego od osadnika.
tak to kojarzę, reszta. Ile ich tutaj się w ogóle pojawia? To jest jakaś drama. Dobra, idę spać. Chociaż nie. Bo coś, te jajka się muszą wykluć. Wykluwają się? Pękają. Jedno pęka. Jest fajnie. Ile potrzeba nocy, żeby to się wykluło? Jedna wystarczy? Czy nie? Idź kolejny. Idź sobie stąd. To jest takie wkurzające. Ktoś tutaj przychodzi i odchodzi, przechodzi cały czas. Dobra, o tutaj jest ta pszenica. Fajnie. Te chorus fruity. A przepalaj sobie w sumie. Tak po prostu. Najgorzej jest tutaj, jak się te creeper respawnuje. To jest po prostu dramat. Te krowy po prostu wychodzą. Nie da się ich w żaden sposób okiełznać. Błagam, no chciałbym jakąś grzybą krowę. Wzór ziemi w postaci klocka. Na banerze? W sensie? O ty. Kolejny lezie. No. Staramy się, żeby jakaś krowa dała głowę. Może da? Co? Nie bij mnie. Dobra, pali się już na szczęście. Okej. No, spalił się nareszcie. Są te głowy w końcu, czy nie? Bo mi nic nie leci. Niby mi się pokazuje tam te daptapaki na tym świecie, ale czy one tutaj są w ogóle wgrane, w sensie czy działają w achievementach mi się? O, Vanilla Twix Install Datapacks, czyli wszystko jest zainstalowane. Wandering Traders makes natural spawner fountains larger the longer. Tak. No, mob heads, to jest najlepsze. A, to. O tym zupełnie zapomniałem. Dobra. Czyli w teorii powinienem już normalnie móc zdobywać takie głowy. Chwila. To jest piękne. Tak, wystarczy walnąć trójzębem i dziękuję. Creepera. No i jeszcze tam wysadzić. Wow, co się dzieje z moim domem? Ty to widzisz? Nie mam większości domu, dobra. Przynajmniej to będzie tutaj stać po wieki wieków. Mam już głowę, ale się cieszę. O Boże. To jest najlepsze. Ja już w tym momencie mam życie cel osiągnięty. To jest coś pięknego. Farm zerotykowych już nie można robić, prawda? No faktycznie wygląda jak strzałka. Okej. Mogłem zdobyć głowę ten. Dobra. Wiem czego mogę zdobyć głowę. Potrzebowałbym poszukać tego trochę.
Mam super pomysł, mam super pomysł. Chcę jakąś głowę, chcę jakąś głowę. Chcę lecieć do Endu po głowę Endermana. Dosłownie zajmie to chwilę pewnie. A będę miał ich ogrom. A. Ha? No. One też coś takiego normalnie. Też mają coś takiego na głowie, normalnie. Zaraz, czy to znaczy, że teraz... Tutaj mi się głowy raczej zbierać żadne nie będą. Ewentualnie pająka. To jest też jakiś tam ten... Pająka głowy mi się tam będą zbierać. No fajnie. Okej. Okay. Ło! I po to jest właśnie totemik, żeby móc sobie tak skracać drogę i nie martwić się o konsekwencje. Jedziemy. Myślę, że szybko powinna jakaś głowa Endermana wypaść, bo dużo tych krów nie zabiłem. No dokładnie. Co jest? Co tam było? Chwila. Ja się chcę z tym bić. Odłożyłem sobie jedzenie. Dobra, nie ma już tego. A jest coś! Chryste, ile to bije! Dobra. Może mamy jakieś jedzenie w farmie Endermanów? Choćby owoce Horusa? Dlaczego tutaj jest takie coś? Dobra, jadę. Aj, jak się nie ma co jeść to... Słabo to jest. Ale dobra. Nieważne. Przeżyję. Za chwilę pewnie też będę już kończył tego live'a. Bo tak długo trochę trwa. Wow. Aż to rozwaliłem. Mam jedzenie w Entry Chest'cie. Czyli tam. Okej. Tu moje jedzonko. Dobra, idziemy zdobywać głowę Endermana. I zostało jeszcze mołów do zabicia, w zdobycia postępu zabijania każdego 5? Nie wiem. W 1.16 chyba ci chodzi, nie? O to. Co jest? Co jest? Co jest? Na jednej fa... Użyłem tylko jednej fajerwerki, leciałem. Uderzyłem w to i miałem cały czas jakby taki rozpęd, uderzając bez przerwy w ścianę. Myślałem, że mi jakiś Enderman leje na przykład. To jednak nie. O, to jest w ogóle enchanting. O Boże, te perły. Dobra, mam taki pomysł. O. O. Teraz ich nie będę zbierał, prawda? Jest tutaj już jakaś głowa? Nie widzę. Co? Walną mnie? O, ten gościu jeden. Ile mi pozostało? To jest dobre pytanie. Pomijając fakt, że mi się ostatnie achievementy usuwały, bo nas na przykład tak grałem, stało mi 5. Nie, 6. Dobra. Co mi mogło... co im mogło zostać? Zoglin. Zoglin mi na pewno został. Boże, przełączyłem sobie. To mi na pewno zostało i tylko to im przychodzi do głowy. Ewentualnie Silverfish? Ewentualnie? Raczej nie. Dobra.
Nic mi tutaj zrobić zbytnio nie powinny. Chryste. Tu jakieś miałem zapalniczki, to sobie po prostu paliłem, ale teraz nie mam, dlatego to tutaj będzie. Tak, dlatego to tutaj będzie. Głowy nie ma? Żadnej? No przepraszam bardzo. Dobra, tam w kąt to będę wywalał. Okej. Halo, nie ma tutaj jeszcze żadnej głowy? Tak. Nie mam żadnej głowy ten Endermana. A dużo ich już zabiłem. Nie wiem, dlaczego nie mam. Że tutaj coś jest, a nie widzę po prostu. Chwila. Nie, zdecydowanie nie ma. Dlaczego nie ma nic? Żadnej głowy Endermana. Powinno być, nie? Co jest? Dlaczego nie mam tego? Okej. Nie rozumiem czasami tego. Dobra, postaram się zdobyć tą głowę. No nie ma po prostu. To jakby nie było głowy Endermana. No nie wypada. A miałem nadzieję, że to szybko pójdzie. Że będę miał ich już ze stak na przykład. W porównaniu do grzybowej krowy. No ale dobra. No nie ma. Po prostu no nie ma. Bo to też sobie wywala. Za chwilę to powinno znikać. To żadnej głowy nie ma. Żadnej, ani jednej. 50 level. Żadnej głowy. Co? Walnął mnie. No co jest? Jak ja po prostu w szoku jestem, no. Myślałem, że to szybko będzie leciało. A nie leci. No dobra. Nie wiem dlaczego. Dobra, poczekam tutaj trochę. Mam tutaj coś do zenchantowania. A, to jest Protection 4. Loot. Dobra, teraz już jest ich dużo. Teraz już musi wydrobić jakaś głowa. No jak? Dlaczego tego jeszcze nie ma? Dobra, nie wiem.
Czego tego nie ma? Nie rozumiem. Dobra, już chyba będę kończył, bo głowy żadnej nie ma. Żadnej. Ani jednej. Wywalam sobie tylko, klikam i żadnej głowy nie ma. Może Endermana po prostu nie ma? Ja raczej wątpię. Powinna być. No nie ma. Dobra, chyba sobie odpuszczę na razie z tą głową. No, chcę tą głowę. Dajcie mi ją. Witaj, Kozela, gra. Czy jesteś nowy? Gdyż twojego niku zbytnio nie kojarzę. Wszedłeś dosłownie na ostatnie parę minut streama. Dobra. Okej. Lecę do domu i tak naprawdę już kończę. Nie to. Okej. Jaką bardzo ciekawą informację zobaczyłeś? Jestem bardzo ciekawy. No to pytanie standardowe. Co tam? Hipopotam. Nie, dobra. A dobrze, bardzo. Dzisiaj był ostatni dzień szkoły. Takich normalnych lekcji, jutro jest zakończenie. Dlatego jest super. Cinnabar Piglin Brut. Co to jest? Co to jest Piglin Brut? To mi nic nie przypomina, w sensie... Ło! Okej. Dobra, nie chcę się z nim dać. Nie mam takiego zamiaru. Dobra, wpiszę sobie. Minecraft leci. Sprawdzamy. Dlaczego to wywaliło? Dobra, nieważne. Co to jest? Jakaś nowa, silniejsza piglin z bastionów? Tylko z bastionów? A inne to są jakby takie bez tego? No dobra, okej. No dobra. Dziwne. Powiem, nie wygląda najgorzej, nawet jak na Bedrock. No dobra. To jest przykre. Okej. Dobra. Co jest? Dlaczego mi wywaliło YouTube'a? Ktoś mi powie? Dziękuję. Okej, dobra. To do soboty, może? Chyba w sobotę następnym razem. Albo będzie odcinek, albo stream. To pa.